Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragiem, a przed Wami kolejna transmisja lub jak kto woli, gdzie ogląda kolejny materiał z gry Metal Hellsinger. Tak, czyli gra strzelankowo-rytmiczna. Bierzemy się za kolejny poziom. Jest nim Nihil. Oj, boję się, co tutaj będzie. Zaczynamy piekielną trójkę. Najgorsze trzy poziomy piekła. Ale muzyka. O kurna, ale tu będzie dobra muza. Ale tu będzie dobra muza. Już to czuję. Wow. I Adim, ale teraz już dawno w Minecrafta nie grałem. Zbrzydło się i znudziło, ale na konsoli mam, to nie ma co się dziwić. Na kompie są mody, to jeszcze bardziej grę ulepszają, ale mój sprzęt to nie dźwignie. No rozumiem, bo zmieniasz ciągle broń i masz infinity ammo. Tak, to prawda, Adi. No właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre właśnie wzmocnienie, nie? Bardzo dobre wzmocnienie. No to jest tak, nie? No wiesz, no, Minecraft to może znudzić, nie? No jeszcze jak ze znajomymi grasz, to okej, okay, ale jak grasz jedno i to samo tak naprawdę, bo ten Minecraft tak na tym praktycznie polega, nie? Na tym budowaniu. To może znudzić. Dlatego ja na przykład na streamie lubię grać, w ogóle prowadzić serię z wielu gier, nie? A nie tylko z jednej. Bo wtedy jak tylko cały czas w jedną grę gramy, to się łatwo to można znudzić, nie? Nie wiadomo, co chodzi. Dobra, bierzemy się. Nihil. Nihil to piekło, które tak naprawdę nie powinno istnieć. Zaskakująco przewiewne i chłodne w porównaniu z innymi czeluściami. Powiadają, że było to coś w rodzaju piekła pierworodnego, który odłączył się od niebios. Ale demony lubią ugać, tak? Więc trudno dociec prawnym. Słuchajcie, mamy tutaj, widzicie, wykrzykniki, czyli te umiejętności, które udało nam się zdobyć na wyzwaniu, czyli strażnik ciągu, tak? Może otrzymać obrażenia lub trafić cel nie do rytmu 4 razy, zanim twój ciąg rytmiczny zostanie przerwany. To jest bardzo dobre, ja sobie to wyekwipuję. I później co my tutaj mamy? Jeszcze to. Ataki otaczane bronią ładują się automatycznie. Miałem to wcześniej. No i tutaj, tak? Obrażeń zadawany, gdy masz niskie zdrowie, wzrasta. Gdy uzyskasz idealny wynik, furia wzrasta o 10%. Może ja z tym wynikiem to mam słabo. Weźmy sobie tutaj ten ciąg rytmiczny. No i te 8 pocisków, tak? O, tak. Jeżeli chodzi o bronię. Oj. Jeśli chodzi o bronię. Nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać. Wezmę na pewno kuszę. Albo rewolwery i kuszę. One są dobre. No i wchodzimy. W takim bądź razie. Z takim arsenałem. Jeszcze się zastanawiam. Pierwsze 8. No to obowiązkowe, bo to nieraz nam pomaga. Pierwsze 8 ataków po zmianie broni nie zużywa amunicji. No i ten ciąg rytmiczny, no chciałbym... Ciąg rytmiczny tutaj na trzecim poziomie umożliwi nam, no, szapanie w rytmie niezłych kombosów, tak? Mamy wtedy więc zwiększone obrażenia, a co najważniejsze, słyszymy wokal, jeżeli chodzi o soundtrack. A tutaj mi się bardzo spodobał ten soundtrack, także chyba do tego przysiądziemy. Znaczy, przysiądziemy do tego poziomu piekła z tym arsenałem. I Adi, no jak taki Wild Rage, ciągle TDBD nud. No taki Wild Rage, tak? Chodzi ci. Ciągle TDBD nudne i wiele innych ludzi też ciągle ten sam ściech streamują. Ale o Wilda ostatnio na Steamie było urozmaicenie. Na 5 minutek gitarę mu kupi i musiał grać, tak? O kurcze. A jest gdzieś to zapis live'a, jak on gra na tym gitarze? Ja bardzo lubię Wild Rage'a. Wild Rage to jest spoko kogoś, nie? No widzisz, no ma taki content. Wiesz, jego to DBD nie nudzi mimo wszystko, nie? Ja nie wiem, jak on to robi. Ale on też mega się zna na tej grze. No ja bardzo lubię Wild Rage'a oglądać. To jest mega... Już nawet nie chodzi... Wild Rage'a, słuchajcie, to się ogląda... Słuchaj, Adi, Wild Rage'a to się ogląda, słuchaj, dla chyba samego twórcy, bo on jest naprawdę mega takim pozytywnym gościem, nie?
Ja zrobiłem filmy, mam na niepublicznym. Kurczę, jakbyś mi gdzieś to mógł wysłać, chociażby na szeptach, to bym z chęcią zobaczył, on gra. To ale, ale go widzowie za ten załatwili. Nieźle. Dobra, słuchajcie, jedziemy z tym koksem. So there we were. Angels coming down and shaking loose something big in my mind. What were flashes before had become a whole damn memory, rushing in, bright as fire. Now I silence your lost soul. Your music belongs to me, and to me alone. You shall never rise as the Hellsinger as long as I rule. Thing is, something was off. I mean, Judge said everything, but it just didn't sit right. No, I do not fear the prophecy. This heaven. You lie. But for the sake of the hells, I will believe you. Now, lend me your aid, and I will put this upstart. In the name of the Hells, I subject myself to dissolution. Back then, my mind was still too foggy to see what was happening with Heaven and the Judge. But what with the angels showing up, that story about some character known as the Hellsinger defeating an archangel didn't seem so crazy to anybody anymore. No nie wiem, Adi, a co dostanę w zamian? No nie wiem, co byś chciał. No nie, ja tylko tak z ciekawości zapytam. Nie musisz wysyłać, nie? Nie musisz wysyłać. Obejdę się smakiem, wyobrażę sobie jak to Witrecz grał na gitarze. Dobra. Have mercy. We were in for it here. No, ale wdepnęliśmy. Thing is, we really didn't know what we were up against in Nihil.
this illusion anyway? Something coming apart, maybe. Oj, mnie zabił. Ja pierdykam, jakiś nowy wróg. Dojechał mnie totalnie. Niestety, dobrze się zaczęło, ale szybko się skończyło. Nawet nie... Opatrzcie, widzicie to, co wam mówiłem. Trafienia w głowę macie w prawym górnym, w prawej górnej części ekranu. I zabójstwa w głowę jeden aż, nie? Coś pięknego, nie? Coś pięknego. Jak jestem... O, mój rekord! Jestem na 1038 miejscu. Nieźle.
disillusion anyway? Something coming apart, maybe. Okay, jedziemy dalej.
No, było blisko. Żeby zginąć. Ale się, słuchajcie, udało. Ale się, słuchajcie, udało. Jeszcze jakieś kompendium mi to wyskoczyło. Już czytam, czekajcie. Kurna. Czy przewidam ten czat? Panie Szerku, w ogóle łaskawie przesiadłem konkretnie do Resident Evil Revelation 2. Jak miałem bardzo niskie mniemanie przez epizodowość, tak obecnie jestem zaskoczony. EFC nadal minus 5 do oceny za pazerność, ale kreacja i historia super. No, Resident Evil Revengers mi się mega podoba. Mi się tam soundtrack też bardzo podobał. Kurczę, ja bym sobie wrócił, kurczę, takiego Revengersa dwójki. To była dobra giera. I X strzałam, ja uciekam do spania, bo jutro na 6 pobudka, o matko, w niedzielę na 6. Bój się Boga! Dobrze, spoczko, nie mam problemu. Bawcie się dobrze i miej zabawę. Dziękuję, X strzała, trzymaj się. Dzięki, że byłeś, jak jeszcze jesteś. Bo ja tu czasem, jak już tutaj wchodzę w rytm, to nie czytam czatu, ale już później, jak jest jakaś przerwa chwilowa, to tutaj nadrabiam. Także trzymaj się, mam nadzieję, że jeszcze jesteś. Jakby co, to wszystkiego dobrego. Kurczę, Aniu, jaką ty masz dobrą emotkę, no. Jak mi się twoja emotka podoba. Trzymaj się, X strzała, dzięki, że byłeś. Dzięki, że byłeś i miłej niedzieli ci życzę. Miłej niedzieli mimo tej pobudki brutalnej o 6 rano. Matko kochana. No to jedziemy, Aniu. Jedziemy, Aniu. Jak już tutaj do nas zawitałaś, no co, ciśniemy. Jesus, dude.
sink now. Co jeszcze ciekawego mogę tu znaleźć? Chyba nie. Dalej. Laws of hell. Whatever the judge had done, they were getting twisted. To by to już był boss? Ta. Dupę. No to mam ciepło. No nie idzie mi teraz do rytmu w ogóle. Muszę strzelać odpowiednio, bo tak strzelam w jedno i nie traci frajerka amunicji. Znaczy nie traci życia, Boże, ja tracę amunicję. Też nie do końca. Die, you are.
jest dobrze. Nie wiem, do której próć tak naprawdę. Coś tam życia traci, ale... Dobra, trafiłem tą właściwą dziwkę. Jest! Jezus, jakie te walki są zajebiste tutaj z bossami, to się nawet filozofom nie śniło, nie? Jezus, jakie te walki są dobre, ale ile tu jest emocji? Ile tu trzeba kombinować? Ja pierdykam! Udało się, ja pierdykam! Odblokowano, ta sesja. Nowe piekło, Acheron. Po pokonaniu bossa pojawi się ścieżka do nowego piekła. Dowiedz się więcej w menu wyboru piekła. I nowe udręki, czyli wyzwania. Po pokonaniu bossa pojawi się ścieżka do nowych udręk. Biegłość ostateczna, zabójcza wirtuozeria i pogromca gigantów. Ukończ je, aby zdobyć pieczęci.
i mamy nowy dar ciągu rytmicznego, czyli dar wybuchowego rozprucia, przekształca twoje rozprucie w wybuch obszarowy. Dar aktywuje się, gdy twój ciąg rytmiczny zwiększa się do 30. Okej. No jak to z tym wynikiem stoimy? No właśnie, to jest dobre pytanie. Zabójstwa w głowę, aż 5. Jak to z tym rankingiem stoimy? Twój nowy rekord. Okej, okay, jestem na miejscu 972. Ale moja pozycja niestety z każdym dniem, słuchajcie, spada. Bo jak już mówiłem na początku transmisji, to jest premiera, tak? I z każdym kolejnym dniem ludzie dochodzą dalej ze swoimi wynikami, tak? No i z każdym dniem moja pozycja niestety i skillowość spada, ale to, jak mówię, to nie jest ważne. Ważna jest dobra zabawa, a tej tutaj przy tej jakże niezwykłej grze nie brakuje. No dobra. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie naszą rozgrywkę z gry Metal Hellsinger. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych na moim kanale. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!